Siemano wszystkim, z tej strony nie kto inny, jak Dao, i w dzisiejszym odcinku omówimy sobie jutrzejsze największe sezonowe wydarzenie i drugiego darmowego skina. To znaczy, że w dzisiejszym odcinku ponownie podejmiemy się tematu nadchodzącego świątecznego wydarzenia, ponieważ znów gracze otrzymali kilka ciekawych informacji, które naprawdę warto omówić, w tym poznaliśmy przedmioty, które pojawią się na wyspie Fortnite oraz niektóre rzeczy, które będą tam dostępne, a dodatkowo omówimy sobie temat drugiego darmowego skina. No a wy, jak zawsze, przed startem tego filmu, nie zapomnijcie wpisać kodziku Migao, dlatego, tak jak te dwa kozaki, które pojawiają się zawsze na ekranie. Pamiętajcie też, o Subiku. Z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów, liveów i short'ów na tym kanale. No i strzelcie tą mapkę w górę, a na pewno nie pożałujecie nam. No my przejdźmy już do głównego tematu tego filmu na kanale. No i tak, moi kochani, już dokładnie jutro o godzinie 10 rano do gry Fortnite zostanie wprowadzona największa aktualizacja w obecnym nam sezonie pierwszym rozdziału czwartego, a jest to aktualizacja świąteczna, która w grze będzie miała oznaczenie 23.10. Aktualizacja ta, jak dobrze wiecie, z moich ostatnich kilku filmów będzie naprawdę sporą aktualizacją z dwóch prostych powodów. Po pierwsze, będzie to świąteczna aktualizacja, a po drugie, będzie to jedyna Aktualizacja w obecnym nam miesiącu. Oznacza to tyle, że do gry muszą zostać dodane wszystkie nadchodzące współprace oraz wydarzenia, które pojawią się w grze, a dobrze wszyscy wiemy, że będzie ich naprawdę dość sporo, jednakże dzisiaj pod lupę zabierzemy sobie tylko i wyłącznie nadchodzące nowe świąteczne wydarzenie. No i tak wiem, wiem, że na kanale Migao są już dwa filmy na temat świątecznego wydarzenia i są to filmy głównie o prezentach i pozostałych rzeczach, a dzisiaj chciałbym wam przedstawić kilka ważnych rzeczy, które pojawią się na wyspie, rozdziału czwartego. Zanim jednak do tego przejdziemy, to tutaj szybka informacja: drugi świąteczny darmowy skin, jaki pojawi się w grze z okazji tego Omówimy sobie dopiero w dalszej części filmu, ponieważ nie jest on w 100% pewnym skinem, i teraz przejdziemy sobie do tych rzeczy, które pojawią się na wyspie w Fortnite. Głównie mowa tutaj o nowych broniach i przedmiotach, które będą dostępne w grze, ponieważ tego tematu nie omówiłem dokładnie w żadnym, ale to dosłownie żadnym filmie na temat świątecznego wydarzenia. No i teraz w tle możecie sobie zobaczyć przedmioty, które wrócą do tej oto gry. Jak widać na początku od lewej strony możemy zobaczyć pierwszą i w sumie jedyną jaka zostanie przywrócona ze skarbca na wyspę i jest to nic innego jak stary dobry granatnik, tylko że nie na granaty, a na śnieżki i w innym wyglądzie niż Oczywiście standardowy granatnik z gry. Przedmiot ten będzie dostępny na wyspie Fortnite ze skrzynek oraz dropów, które będą w grze i sama broń będzie dostępna na pewno tylko w trybach podstawowych, czyli solo, duo, trio i oddziały i będzie ona w grze do kolejnej aktualizacji. Kolejny przedmiot, który został przedstawiony dosłownie na samym środku zdjęcia to nic innego jak lodowy granat, który również pojawi się na wyspie Fortnite i tak samo jak granatnik znajdziecie go w skrzynkach, dropach i dodatkowo w lamach z mapy. Granat ten odlece z wybuchowym przedmiotem, to nie zadaje on obrażeń przeciwnikom, ale po interakcji z nim nogi naszej postaci oraz nogi. Naszego przeciwnika zmieniają się w lodowe kostki, a nasza postać zostaje odrzucona w przeciwnym kierunku. Przedmiot ten jest na pewno mniej przydatny niż granatnik, ale również można się nim fajnie bawić i trolować czy to naszych znajomych w składzie, czy to nawet wykorzystywać je do zrobienia czegoś kozackiego, a to jeszcze nie koniec rzeczy, które pojawią się na wyspie Fortnite. Kolejny przedmiot, który został przedstawiony na zdjęciu z przedmiotami, to nic innego jak podstępne bałwanki, które na 100% są Wam bardzo dobrze znane, a jego działanie, wygląd i pozostałe rzeczy możecie zobaczyć teraz w tle na tym krótkim filmiku od Fortnite'a. Jak widać, gracze mogą schować się do do które już będą dostępne w różnych miejscach na wyspie, a dodatkowo będzie można je znaleźć w skrzynkach i zrespić w każdym dowolnym momencie, i jest to taka, można by powiedzieć, mini kryjówka w rozgrywce. Gracze w każdej chwili mogą stanąć w miejscu i za pomocą przydzielonego przez Was guzika stanąć nieruchomo, tak aby postać nie obracała się przy ruchach myszki, i osoby biegające dookoła nas nie wiedzą, że jesteśmy w nim schowani i po prostu możemy się tam w nim schować. Przedmiot ten również nie jest jakiś mega przydatny, ale fajnie będzie można się nimi bawić w zwykłych rozgrywkach na wyspie. A teraz przejdziemy sobie do ostatniego przedmiotu, który również powinien pojawić się na wyspie. Fortnite, a jest to oczywiście świąteczny prezent. Tak dokładnie, poza tym, że gracze będą mieli dostęp do darmowych prezentów z nagrodami, które będą dostępne pod specjalną zakładką w lobby. Dodatkowo będą oni mieli dostęp do prezentów na wyspie, które będą jednym z lepszych przedmiotów na te oto wydarzenia w grze. A tylko dlatego, że gdy gracz zdobędzie, ja będzie mógł je wyrzucić pod sobą lub rzucić gdzieś dalej i po wyrzuceniu na mapie pojawi się prezent jeden na jeden, w którym pojawi się jeden randomowy złoty przedmiot, którego będziecie mogli sobie zabrać i grać w jednej rozgrywce. Sam przedmiot jest również mega fajny i dodam tutaj od razu, że przedmioty które przedstawiłem wam do tej pory, czyli ten granat, granatnik na śnieżki, bałwanki oraz prezent, to przedmioty, które raczej na pewno pojawią się na wyspie Fortnite. Przeważnie pojawiały się one co roku na świąteczne wydarzenie w grze, więc tutaj również możecie się ich spodziewać. O ile Fortnite nie doda czegoś całkowicie innego, bo w tym rozdziale wszystko jest nowe, a to nie koniec informacji na temat tego wydarzenia w grze. Jak sami dobrze wiecie, w świątecznym wydarzeniu gracza są w stanie otrzymać mnóstwo darmowych nagród, niektóre z nich są dostępne w świątecznych prezentach, a niektóre z nich są dostępne w wyzwaniach, które również pojawią się właśnie w tej oto grze. Ważniejsze dla was są oczywiście prezenty, ponieważ w nich gracze są w stanie otrzymać dwa darmowe skiny. I co ciekawe, jednego skina już znamy i jest to dokładnie ta skórka tutaj, a druga skórka, która pojawi się w tamtym miejscu jeszcze nie została nam ujawniona. Początkowo wszyscy gracze zakładali, że to właśnie ten skin będzie drugim darmowym świątecznym skinem, ale niestety trafił on dzisiaj do sklepu z przedmiotami, co oznacza, że nie będzie darmową skórką, jednakże same skórki świąteczne są łatwe w rozpoznaniu. To znaczy, że przeważnie są to skiny, które są nowymi zimowymi edycjami jakichś podstawowych skinów, tak jak było to z jednym skinem w tamtym roku, i w tym wiemy już, że jeden skin będzie taką jakby podróbką innego skina, więc druga skórka powinna i tutaj podkreślam powinna być całkowicie inna niż skórki, które są obecnie w grze. Jak dla mnie spodziewajcie się jednak, że będzie to skin na podobiznę jakiegoś, który jest już w grze, bo Fortnite bardzo często tak robi, a samą skórkę tak jak już wspomniałem wcześniej poznamy dopiero po starcie nadchodzącej aktualizacji, no a teraz przejdziemy sobie do ciekawszej części, czyli oczywiście do samolotów. A dokładniej nie wiem czy pamiętacie, ale w poprzednim rozdziale trzecim bardzo głośno było o platformach dla samolotów oraz o samej aktualizacji plików samolotów, a dodatkowo same samoloty często były przywracane do gry na świąteczne wydarzenia. W tym roku również jest szansa na to, tym bardziej, że Fortnite pracował nad nimi w poprzednim rozdziale trzecim przez około dwa sezony i nadal nie pojawiły się one w grze i one również, tak jak pozostałe rzeczy w tym filmie prawdopodobnie trafią do tej oto gry na to wydarzenia. Czy na pewno tego nie mogę wam obiecać i więcej szczegółów na wszystkie te tematy poznamy dopiero po jutrzejszej aktualizacji, z której film powinien pojawić się jeszcze tego samego dnia we wtorek, jak zawsze w okolicach godziny 16.35. Tak więc włączcie sobie powiadomienia z kanału Migały, jeżeli nie chcecie przegapić informacji na temat świątecznych zmian na wyspie i najważniejsze. Różniejsze że zmian to oczywiście śnieg na wyspie, dekoracje, nagrody, skiny i wszystko co do tej pory poznaliście na moich poprzednich filmach na temat tego wydarzenia w Fortnite. Cie. A i na sam koniec dodam tutaj jeszcze, jeżeli jesteśmy już przy temacie nowej świątecznej aktualizacji, która będzie jutro, to Fortnite dokładnie wczoraj ogłosił nam kiedy w grze pojawi się jedna z trzech ostatnio zapowiedzianych nam współprac. Tym razem mowa tutaj dokładnie o współpracy pomiędzy Fortnite'em a My Hero Academy i według wstępnych informacji jakie podają nam twórcy gry, współpraca ta będzie miała premierę w grze dokładnie 16 grudnia i przypada to na dokładnie pierwszy piątek po tej jak. Aktualizacji. To właśnie wtedy w grze Fortnite pojawią się możliwe darmowe nagrody dla graczy oraz wyzwania na poziom, do tego na wyspie pojawią się mityczne supermoce przedstawione nam na zwiastunie rozdziału czwartego, wraz z nowymi skinami, które pojawią się w sklepie z przedmiotami. Wszystkie te rzeczy ujrzą gracze, gdy wejdą do gry w piątek, trzy dni po wprowadzeniu aktualizacji, a więcej szczegółów na ten temat dotrzymamy jutro i wtedy będziemy mogli sobie dokładnie omówić to, co pojawi się w grze, wraz z oczywiście tą oto współpracą. Pamiętajcie, że Fortnite jak zawsze zaskoczy nas swoją pomysłowością w tym wszystkim, więc spodziewajcie się czegoś kozackiego w grze, w tym właśnie tych super Permocy, które będą mega kazackie i na pewno urozmaicą wszystkim mecze właśnie w tej grze. A jak coś, to po jutrzejszej aktualizacji do gry powrócą stare materiały z kamieni, które były w rozdziale trzecim, o czym poinformowali sami twórcy gry i dodatkowo po tej aktualizacji zostanie naprawiony problem, który daje możliwość atakowania graczy przez ściany, na przykład w boxach, za pomocą nowego młota, który pojawił się w tym rozdziale czwartym. No i oczywiście pamiętajcie, że Fortnite, jak zawsze, nas zaskoczy. Oczywiście chodzi mi tutaj o wydarzenie świąteczne i zmiany, które pojawią się w grze i na pewno zaskoczy nas swoją pomysłowością w tym wydarzeniu, więc spodziewajcie się czegoś naprawdę Mega kozackiego i nowego, które pojawi się na wyspie Fortnite w tym wydarzeniu w grze. No i pamiętajcie, że sam live z tej aktualizacji pojawi się na kanale Migao we wtorek, ale niestety nie z rana, kiedy będzie aktualizacja, tylko dopiero wieczorem około godziny 19 lub 20. Tak więc włączcie sobie powiadomienia, bo jutro na kanale Migao pojawi się mnóstwo ciekawych filmów i w tym oczywiście live z tej oto aktualizacji w grze. No a jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to fajnie będzie, jak zostawicie pod nim opeczkę do góry, przynajmniej w końcu może on trafi do większego grona odbiorców tego tak ostatnie moje filmy. Pamiętajcie też o Subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolej Kolejnych tak kozackich filmów, live'ów i short'ów na tym kanale. No i nie zapomnijcie wpisać kodziku Dwa dlatego tak jak te dwa kozaki, które pojawiają się zawsze na samym początku tego filmu na kanale. No i co? To chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie ogólnie o wszystkich nadchodzących rzeczach do gry i która z nich według was będzie najlepsza. I dodatkowo, czy ten drugi skin według was będzie darmowym skinem świątecznym. A ja wam dziękuję za oglądanie filmu i widzimy się dzisiaj na live około godziny 21. Yo!